wróćmy, jeśli pozwolicie, do Londynu i poniedziałkowej gali. Coś was zaskoczyło? Bardzo mnie zaskoczyła liczba głosów oddanych na Neymara. Czyli głosów zero. Oddanych na tak, Neymara. No, jak to porównać z Harrym Kane'em na przykład, który zebrał tam chyba, no nie wiem, u 18 czy 17 jurorów się pojawiał. No, oczywiście miał fantastyczny rok, gole się sypały i na Mundialu, i, no i ten rok kalendarzowy 2017 zamknął rekordem. Ale jednak wydawało się, że w tych plebiscytach, może doszliśmy do tego punktu, że o plebiscytach wreszcie decyduje merytoryka, a nie to, jako kto ma metkę. No ale mimo wszystko Neymar kreowany na następcę przez lata, okazuje się, że cały ten marketing to krew w piach. Ja pamiętam, jak Neymar przychodził do Barcelony i mój kolega dziennikarz zajmujący się Barceloną mówi: słuchaj, przecież my sprowadziliśmy przyszłego zdobywcę złotej piłki.